Zapraszamy 150 metrów niżej tak naprawdę i już jesteśmy nad samą Wartą, nad przystanią. Tutaj pływa tramwaj wodny, tutaj organizowane są spływy kajakowe. Przechodzimy na drugą naszą atrakcję główną, czyli na Dziewiczą Górę. Tam spotykamy się z innymi szlakami, na przykład z Wielkopolską Drogą Świętego Jakuba. No jesteśmy przy największym wzniesieniu wokół Poznania tak naprawdę, czyli przy Dziewiczej Górze. No i mamy piękną wieżę widokową, z której widać nie tylko panoramę Poznania, a także panoramę całej Puszczy Zielonej. Mówił naszemu reporterowi Arkadiusz Bednarek, kierownik do spraw turystyki i rekreacji w gminie Czerwonak. Tę piękną okolicę zobaczcie na zdjęciach na rmf24.pl. A o kolejnym ciekawym szlaku długodystansowym, który możecie odwiedzić w te wakacje, opowiemy już za tydzień. Woda, środki czystości, jedzenie, tego mamy już aż za wiele, mówią mieszkańcy wsi Nowa Biała, którą dwa tygodnie temu sprawił potężny pożar. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wnioskował, by cztery miejscowości, które ucierpiały najbardziej, uznano za miejsca noszące znamiona klęski żywiołowej. Łącznie straty wyniosły kilka milionów złotych. Z Łukaszem Kmitą rozmawiał Łuk Kowalski. Pan wnioskował o to, żeby te tereny objąć takim klauzulą terenów objętych kataklizmem żywiołowym. Mówił pan o zapomogach w wysokości 6 tysięcy złotych. Jaka w sumie jest kwota, która trafi do poszkodowanych? Jaka w sumie jest kwota zniszczeń szacunkowych? W Nowej Białej wiemy, że będzie to około 2,5 miliona złotych na ten czas. Takie wnioski zostały złożone przez gminę. Oczywiście, jeśli będzie taka potrzeba, jeśli rzeczoznawcy, którzy pracują na zlecenie gminy, wykażą większe straty, jesteśmy gotowi wystąpić, przekazać kolejne środki. Tutaj ruch musi być po stronie samorządów, dlatego między innymi to dzisiejsza konferencja, żeby przygotować samorządy do takich sytuacji klęskowych. Oczywiście część osób miała wiedzę, jak to robić, ale widzimy, że musimy udrażniać pewne elementy. W przypadku Librantowej i w przypadku Korzennej i tych miejscowości w gminie Chełmie, tych czterech, które zostały najbardziej poszkodowane, tam trafiło już na tą chwilę około 250 tysięcy tych pierwszych zasiłków w kwocie 6 tysięcy złotych. Cały czas czekamy ze strony gminy na wystąpienia na te większe kwoty, czyli w wysokości 100 i do 200 tysięcy w przypadku odbudowy. Tu mówimy o tym jednym domu. Dzisiaj kontaktujemy się także z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Ten dokument najpierw trafił do MSWiA, bo formalnie musi on zostać przeprocedowany. To wystąpienie wojewody małopolskiego o uznanie tych terenów jako tereny, gdzie trzeba wdrożyć tą procedurę, tą szybką ścieżkę odbudowy. I więc dzisiaj... Za 300 metrów trzymaj się prawego pasa. Dzisiaj to w jutrzejszym wejdzie w życie. I to spowoduje, że wszelkiego rodzaju przepisy budowlane zostaną znacznie skrócone.
i te działania inwestycyjne związane z odbudową tak naprawdę będą mogły ruszyć lada moment. Pozwolenia będą wydawane znacznie szybciej. Trzymaj się prawego pasa. Chciałby pan, że niektórzy włodarze lokalni, samorządowcy działali w sprawie pomocy dla poszkodowanych zbyt opieszonych? Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że wiele osób na miejscu, wielu samorządowców na miejscu. Za 200 metrów jedź prosto. Być może skupiało się nie na najważniejszych priorytetach. Dlatego dzisiaj rozmawiając z samorządowcami, przedstawicielami zarządzania kryzysowego i poszczególnych ośrodków pomocy społecznej, zwróciłem uwagę, że ten mechanizm pomocy... Ale tu jest rondo, a na twojej mapie nie ma. Oczywiście poszczególne szczeble samorządu muszą realizować politykę pomocy na miejscu, ale już takie elementy jak ośrodek pomocy społecznej czy zarządzanie kryzysowe mają całą dokumentację. A więc nie obarczam samorządowców w tym, że być może działali opieszale albo... Za 200 metrów na rondzie zjedź drugim zjazdem. Mamy jeszcze kilka godzin do nadrobienia, więc szczerze po stronie samorządów, żeby działać szybciej i sprawniej. Ci mieszkańcy zostali zaopatrzeni, bo ci mieszkańcy w pierwszych chwilach skupili się na tym, aby uporządkować ten teren. Wiemy o znacznym zaangażowaniu WOT-u, bo prawie 150 żołnierzy. Jedź trasą przez 25 km. Między innymi w regionie nowosądeckim. Cały czas jesteśmy w kontakcie, praktycznie codziennie odbywają się wideokonferencje w ramach zarządzania kryzysowego. Nie tutaj z Krakowa, ale łączymy się z przedstawicielami gmin Nowy Targ i z przedstawicielami gminy Korzenna i gmina Chełmiec. Ja bym chciał, żeby w przyszłości te działania związane z pomocą i porządkowaniem terenu szły równolegle z wnioskami do wojewody o wsparcie finansowe. Wszyscy musimy się tak naprawdę nauczyć, bo ta sytuacja sprzed 10 dni pokazuje, że pomimo tego, że ze strony Urzędu Wojewódzkiego powołaliśmy pełnomocnika, że nasi pracownicy byli na miejscu, że niektóre samorządy powołały infolinię, to jednak trzeba samorządowców niektórych uwrażliwić na pewne działania społeczne, które muszą być szybko i sprawnie realizowane. Mówi pan o takiej edukacji już post factum, a czy można zrobić coś prewencyjnie? Czy planują państwo na przykład większe nakłady na ochronę przeciwpożarową, czy system powiadamiania o niebezpieczeństwach mieszkańców małych? W sytuacji tej, która miała miejsce na terenie Sądecczyzny, myśmy w tym samym dniu, wieczorem, jak wiemy, była ta trąba powietrzna i ogromne straty. Tego samego dnia został wysłany SMS-owy do wszystkich mieszkańców w Polsce w związku z zagrożonymi burzami. Także tu na miejscu w Krakowie odbył się sztab zarządzania kryzysowego, gdzie wszystkie służby zostały zmobilizowane do udzielenia jak najszybciej pomocy. Natomiast nie mamy wpływu na sposób funkcjonowania, można powiedzieć, pogody, na zjawiska atmosferyczne. Natomiast ten obecny system, który jest powiadomienia o sytuacji meteorologicznej groźnej, jest naprawdę sprawny, bo powoduje, że wszystkie służby już kilka godzin wcześniej są postawione w stan gotowości i tak naprawdę gotowe do wyjazdu. Oczywiście mamy nadzieję, że tych wyjazdów będzie jak najmniej, ale skala ostatnich zdarzeń, które miały miejsce w województwie małopolskim, gdzie zaangażowanych było ponad 1000 wozów z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, ale także samochodów ochotników i ponad 5000 strażaków, można powiedzieć, w tych działaniach związanych z uporządkowaniem terenu po burzy i trąbie powietrznej, to pokazuje tak naprawdę, że polskie państwo jest szybko i sprawnie w stanie udzielić pomocy. Ja jeszcze w niedzielę byłem na terenach dotkniętych już poprzez gradobicie, bo odwiedzałem ziemię wiechowską i ziemię augustą i rzeczywiście te straty na domach i gospodarstwach są dachy eternitowe, bo głównie eternitowe są w okolicach Miechowa, w okolicach Wybrumia, wyglądały jak swoiste dotszlaki. Płyty azbestowe były w kilku miejscach, można powiedzieć, jedna z płyt ma mniej więcej metr kwadratowy wielkości i każda z płyt niemal była w kilku miejscach podziurawiona. To pokazuje, że tak naprawdę jesteśmy bardzo pokorni wobec żywiołu, ale musimy być też przygotowani do udzielenia pomocy. Ja kilka miesięcy temu wydałem takie polecenie, aby zwiększyć także zasoby magazynu kryzysowego wojewody małopolskiego. Kupiliśmy dodatkowe plandeki. Niestety,
roku, bo one okazały się kluczowe, jeśli chodzi o zabezpieczenie mieszkańców. I też kilka miesięcy temu wydałem polecenie, aby kupić dodatkowe rękawy przeciwpowodziowe z rezerwy, którą ma wojewoda. Mam nadzieję, że to nie będzie potrzebne, ale bardzo poważnie podchodzimy do kwestii związanych z zarządzaniem kryzysowym i będziemy także dozbrajali magazyny przeciwpowodziowe i magazyny zarządzania kryzysowego, żeby w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk pogodowych także lokalnie samorządy i Straż Pożarna mogła czerpać materiały z naszych magazynów. Na koniec, panie wojewodo, jakby miał pan wskazać taki termin, kiedy te prace związane z porządkowaniem tych terenów, a także z odbudową domów się zakończą, to kiedy ci mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich gospodarstw? Tu sytuacja zależy w znacznej części od decyzji mieszkańców, w jakim stopniu będą podmiotowali swoje nieruchomości. Z mojej strony wojewódzkiego przekażemy wykaz firm, które są gotowe do udzielenia pomocy. Chciałbym, żeby później te wszystkie prace były zakończone na jesieni, bo proces odbudowy domu wiemy, że trwa kilka miesięcy, ale patrząc na Nową Białą, gdzie były wylewane więcej już wokół tych zniszczonych poszczególnych segmentów domu, gdzie były stawiane cegły, a cegły, widać, że w ciągu tygodnia mieszkańcy naprawdę bardzo szybko przystąpili do działań. I co mnie też bardzo cieszy, jest ogromna solidarność społeczna. Z wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitem rozmawiał nasz reporter Łukasz Kowalski. Radio, muzyka, fakty, RMF FM. Koniec tych wyborów, podobno. Nie wierzę w to. Bojowa droga jest dalej taka sama rozpierdolona. I to takie sranie w banie, kurwa, znaki stawiają, kurwa, kasę wydawają, a nie potrzebne. Jest dalej to samo. Ciężko nic.
się zdaje, to jest ten kapaczek. I będzie sobie cofnąć. Ten już mi drogę kurwa wyliczył dookoła, co za pojeb. Ostro w lewo.